Dziękuję bardzo. Pani marszałek, Wysoka Izbo, mam pytanie do pana ministra Cichockiego. Powoli zbliżamy się do głosowania nad całością projektu ustawy. Ja nawiązując do tych wcześniejszych pytań, chciałem zapytać pana ministra, czy nie obawia się, że w związku z Euro 2012 i kontrolami, jakie okresowo wprowadził na naszej zachodniej i południowej granicy, ale w szczególności kontroli na odcinku granicy z Ukrainą, poprzez wywołanie tak zwanego strajku włoskiego celników, który został już zapowiedziany, sparaliżuje te granice i w związku z tym doprowadzi do skandalu. Czy państwo się tego nie obawiają, że tym uporem, nieprawdopodobnym uporem, brniecie państwo w międzynarodowy skandal, że ludzie będą stali na granicach i przeklinali Polskę za to, co się będzie tam działo? Dziękuję bardzo.